politycy od prawicy po lewicę prześcigają się w deklaracjach, że pomogą Janowi Marii Rokicie w spłaceniu komornika. Trudno mi jednak uwolnić się od wrażenia, że jest to swego rodzaju podkreślenie jeszcze sytuacji, w której znalazł się Jan Maria Rokita. Jeszcze parę tygodni temu był deklarowany jako potencjalny gracz, który razem z Jarosławem Gowinem może stworzyć jakąś centrokonserwatywną formację. Dziś Rokita na własne życzenie znowu jawi się jako człowiek, który ma kłopoty i który nie może wyplątać się z kłopotów. Pomysł Rokity, aby użalać się na swoją nędzę na tle włoskiego krajobrazu, palm i morza, pokazuje, że krakowski polityk bardzo łatwo odrywa się od polskiej rzeczywistości. A sama Platforma nie ma powodów wzdychać za Rokitą, ponieważ, jak można się domyśleć, wszechmocny Donald kazał go usunąć pod pretekstem, no bo kto tam niby w Platformie płaci tak naprawdę składki. Jan Maria Rokita więc może mówić o fatalnym momencie swojej politycznej karierze i łaskawe datki od Leszka Millera i Ireneusza Rasia tylko to wrażenie podkreślają.